Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj coś troszeczkę nowego i nie jest to tylko ciężarówka, dlatego że siedzę w nowiusieńkim Volvo 2022 rok. Praktycznie nówka sztuka. Jak widzicie, bardzo podobna, a raczej niemal identyczna do tej, którą jeździłem wcześniej na wywrotce. Jaki jest plan na dzień dzisiejszy? Jadę właśnie na fabrykę załadować 26 palet, tak dokładnie, troszeczkę coś innego dzisiaj. Będę wiózł 26 palet do klienta w Morecambe, także będą to tak zwane bales, czyli ten proszek, który wożę na walk-in floorach, czyli na naczepach z ruchomą podłogą, ale na paletach w postaci właśnie takich małych bali. Do załadowania 26 palet na fabryce i co? Zobaczymy, ile to potrwa i zobaczymy, jak będzie się dzisiaj jeździć tą oto nowiuteńką ciężarówką. Także zapraszam do oglądania. Kolejki z samego rana na wadze, część ludzi wjeżdża na załadunki, część ludzi wyjeżdża. Ja się nie muszę ważyć, także wbiłem się na chama, przejadę zaraz za nim, a chłopaki się tutaj będą ogarniać i ważyć. Znalazłem naczepę, w sumie to dużo na kurtynach nigdy nie pracowałem, więc będzie to też jako tako test dla mnie. Damy radę. Ok, teraz trzeba ją ładnie sprawdzić, czy wszystko jest ok, i załadować. Ok, mileage 127, 12, pyk, sprawdzone. Teraz sprawdzamy naczepkę. I są nasze paletki. Teraz trzeba się gdzieś tutaj załadować. 26 palet. Ok, ładujemy paletki. Wózkowy już działa. Ja muszę się tu tylko jeszcze wspiąć i zestrapować to wszystko, czyli zabezpieczyć ładunek. Trochę to potrwa. Ja też jestem w tym nowy. Uczę się kurtyn, bo dużo tego nie robiłem. Więc tak jak mówię, mam nadzieję, że nie dam plamy. Dobra, wygląda na to, że ładnie zabezpieczone. Już mam praktycznie połowę naczepy załadowane. Jeszcze druga strona, zabezpieczyć i lecimy. No, musicie przyznać, że sprzęcik prezentuje się bardzo fajnie. Ładnie oklejony wolwiacz. Oj, te strapsy, powiem wam szczerze, że dla mnie to jest niezłe wyzwanie. Wiem, że to może zabrzmieć śmiesznie, ale ja za całe 7 lat jak pracuję, to naprawdę mało zrobiłem tego typu roboty. Więc mimo wszystko, że wydawałoby się to proste, to są tu takie czynności, o których jak człowiek nie wie, to się gubi i robi głupie błędy. Ale wszystko oczywiście będzie lepiej, jak człowiek tylko będzie więcej tego robił. Póki co dużo jest strapowania, ale myślę, że jak ktoś ma to ogarnięte i wie, co jest co i z czym się to je, to mu to idzie na pewno dużo szybciej. No mi schodzi trochę dłużej, bo tak wiem, to może się wydawać śmieszne, ale ja się tego dopiero uczę. Naprawdę, za całe 7 lat mojej, ponad 7 lat mojej kariery jako kierowca, najmniej pracowałem właśnie na kurtynach, czyli najbardziej chyba popularnych naczepach. Ale spokojnie, wszystkiego się człowiek nauczy. A tymczasem musiałem dać 3 takie strapsy, bo po prostu z tamtej strony 3 są urwane. No i niestety, nie? Trzeba zapiąć takimi. I to jest już ostatnia paletka.
i spadamy. Zamykamy budę i jedziemy na farmę. Zapięta. Chciałbym powiedzieć, że perfekcyjnie i tak dalej. Mam taką nadzieję, ale nie jestem pewny. Zobaczymy. Jak przeżyję, to przeżyję. Wszystko jest ładnie zabezpieczone i naciągnięte. Plandeka też. Także chyba gra. Najwyżej będziemy obserwować. Jest gitara. Lecimy! Wreszcie załadowany, zestrapowany, wszystko ładnie zabezpieczone. Teraz tylko bezpiecznie do celu. Lecimy na farmę do Morecambe. 2 godzinki jazdy, rozładunek i 2 godzinki z powrotem. Także elegancko, nowym wolwiaczem, także na stare śmieci. Choć nie ukrywam, nie przeszkadza mi tamten z 2018 roku. Wygląda na to, że tutaj bardzo często będę zmieniał ciężarówki. Raz taka, no ale... Wszystkie są w miarę ładne, wszystkie są w miarę nowe, zadbane, także totalnie mi to nie przeszkadza. Tymczasem, no co, no powiem wam, że jeżeli chodzi o kurtyny, no to no nie mam w tym jakiegoś wielkiego doświadczenia. No całe moje 7 lat tak naprawdę przejeździłem na cysternach, na wywrotkach, na cysternach typu cysterno-wywrotki, na superwakach, na hookliftach i innych jakichś tam powiedzmy mniejszych czy większych ciężarówkach, ale jeżeli chodzi o kurtyny, no to wiadomo, dostało się tam jakiś ładunek raz na jakiś czas, czy poszło się do pracy przez agencję, no ale naprawdę zliczyłbym to wszystko na palcach u jednej ręki, może u dwóch. Także te naczepy też się różnią od siebie, no zazwyczaj ja musiałem strapować naczepy samemu, czyli tak jak ostatnie te 3 palety zabezpieczyłem, to zazwyczaj wszystkie musiałem tak zabezpieczać, a tutaj są już takie jakby strapy gotowe, te czarne wiszące z dachu, które po prostu trzeba też, wiadomo, no to nie jest nic trudnego, ale na przykład ja nie wiedziałem, że jak się używa tych strapsów, prawda? To nie wiedziałem, że trzeba na przykład troszeczkę je luzować w ten sposób i gdzieś tam, wiecie, brałem tą, no wiecie o co mi chodzi. Męczyłem się z tym, a taka prosta czynność, gdzie chwytasz, zaciskasz trochę i to się luzuje, nie? Już nie wiedząc takiej prostej rzeczy, tak naprawdę wyglądasz, jakbyś nie wiedział, co robisz, a raczej nie wiesz, co robisz, bo no tak po prostu to działa, że jak masz coś za ciasno albo niezbyt ciasno, no to musisz sobie to poluzować właśnie w taki sposób, a jak będziesz próbował tak jak ja, czyli na przykład, nie wiem, gdzieś tam próbować to przewlekać przez siebie, no to owszem, też ci się to uda, ale naprawdę się napocisz i zaczniesz się drapać po głowie i główkować, o co tu kurczę chodzi, nie? A naprawdę wystarczy pociągnąć, troszeczkę poluzować, to pięknie, ładnie wchodzi, tak? Dzisiaj to już wiedziałem, ale kilka ładunków wcześniej nie miałem o tym zielonego pojęcia, prawda? Więc no, tak to się, wiecie, tak to się mówi. I każdy przez to na pewno przechodził i nie jeden kierowca się pewnie teraz śmieje, o Jezu, nie wie jak to zrobić, ale uwierzcie mi, jestem pewny, że każdy zaczynał w taki sposób i każdy się na tym łapał, prawda? Także spoko, ale w miejscu, w którym pracuję, zawsze jest ktoś, kogo się można zapytać i właśnie taką prostą rzecz może ci powiedzieć i ogarniesz, nie? Także nie ma się co stresować. Oczywiście mówię tutaj dla ludzi nowych, ja już no jestem trochę w temacie, więc jak mi coś nie wychodzi, no to trudno, tak, kombinuję, czy tam zapytam, ale już mnie to tak nie stresuje jak na początku, gdzie wydawało mi się, że wiecie, już trzeba jechać, kurczę, palety dostarczać, o rany boskie, koniec świata. Wtedy miałem takie nastawienie, a teraz, czy ja będę na jardzie godzinę, czy dwie, jeśli czegoś nie umiem, to lepiej się dowiedzieć i zapytać po 500 razy, niż wyjechać i potem na drodze już jest za późno, jesteś skazany na siebie i nie daj Boże zrobisz jakiś błąd i co? Kogo będziesz obwiniał, że ci się palety wywróciły, czy coś w tym stylu, tak? Więc na spokojnie, dla tych właśnie nowych kierowców polecam po prostu nie przejmować się, jak ktoś cię pospiesza, to po prostu rób swoje pomalutku, byleby dobrze, nie? Jak wyłączyć głos w tym czymś, kurczę, babka mi cały czas gada, gdzie ja mam jechać, a ja tak nie lubię, jak mi nawigacja gada. Tu chyba. O, tak? Dobra. Teraz chyba głos wyłączyłem. Słuchajcie, ja jestem jednym z tych kierowców, który po prostu nienawidzi, jak nawigacja mu mówi, skręć w lewo, skręć w prawo. Ja sobie popatrzę raz gdzieś tam i jadę po prostu. No i oczywiście czasami wiąże się to z tym, że przejadę zakręt czy dwa i potem jesteśmy w głębokiej, że tak powiem, dupie, co nieraz udowodniłem na moich vlogach, no ale wolę być w dupie niż słuchać przez cały dzień, jak ona mi mówi w lewo, w prawo, prosto, nie?
W każdym bądź razie, jestem już załadowany, palety są dosyć wysoko, co prawda ładunek nie jest jakiś mega ciężki, bo w sumie waży 38,5 tony, na pace 26 palet, miejmy nadzieję, że dobrze zabezpieczonych, przynajmniej tak mi się wydaje, wszystko jest ładnie, ciasno zrobione, ale ja się powtórzę, że dla mnie tak naprawdę to jest stosunkowo nowy temat. Jeżeli chodzi o kurtyny, to jest rodzaj pracy, który wykonywałem w swojej karierze kierowcy najmniej, także mam jakieś tam swoje niepewności czasami, ale tak jak mówię, zawsze najlepiej się kogoś zapytać, kto już to robi, nawet jeżeli to jest pierdoła, nawet jeżeli wyjdziesz na jakiegoś, powiedzmy, amatora, tak jak na przykład ja dzisiaj. Dla przykładu, nie mogłem sobie poradzić z jedną tą, z tym strapsem takim czarnym, co się go zapina. Był po prostu zbyt długi, no i niby taka prosta rzecz, wystarczyło go podnieść do góry w odpowiedni sposób, ale już zabrakło tej wiedzy, jak to podnieść. Oczywiście doszedłbym do tego po tam powiedzmy 5 minutach, ale po co się z tym męczyć, jak nie wiesz, co robisz? Po prostu podszedłem do wózkowego, mówię, stary, nie wiesz, jak to kurczę poluzować? On mówi, no pewnie, że wiem. Wysiadł, pokazał mi prostą czynność, niby taka pierdoła, ale już 10 minut, wiecie, nie musiałem się z tym męczyć, tylko wystarczyło to podnieść. A druga sprawa to jest na przykład, jak ci brakuje tyle, żeby zapiąć tego strapsa od dołu. Ja do tej pory po prostu gdzieś tam próbowałem to przewlekać i takie, wiecie, no niby proste sprawy, na pewno nie jeden kierowca, który mnie teraz ogląda, myśli sobie, rany boskie, i ty jesteś, kurde, kierowcą, nie umiesz palety zapiąć? Słuchaj, no na pewno znajdzie się dużo takich osób i ja wcale się tego nie wstydzę, no ale jeżeli 7 lat jeździsz na cysternach, wywrotkach i super cysternach, czy tam cysternach pomieszanych z wywrotkami, w sensie, że cysternę możesz podnieść do góry jak wywrotkę, ja głównie na takim sprzęcie specjalistycznym pracowałem, a nie na kurtynach. Kurtyny to było właśnie najmniej, co robiłem. Mógłbym na dwóch rękach policzyć ładunki, jakie dostarczyłem na kurtynach. No i przyznaję się, mam niepewności co do tego. Tak naprawdę bardziej stresuje mnie praca na kurtynach, która jest najbardziej popularna, niż na przykład wyjazd cysterną w pełni załadowaną gdzieś tam w pola, nie? Także każdy jest inny, ale powiem wam szczerze, że jak robisz, oczywiście to jest oczywiste, ale jak coś robisz cały czas, to potem jesteś w tym coraz lepszy i podejrzewam, że jakbym pojeździł 2 tygodnie na kurtynach, to potem sam bym się klepał po głowie i mówił sobie, ja pierniczę, ale to jest proste, takich prostych czynności nie ogarniałem. No ale tak jak mówię, jeżeli coś jest dla ciebie nowe, no to są takie gdzieś tam malutkie rzeczy, których jak zabraknie, to się męczysz, nie wiesz, o co chodzi, a zazwyczaj te rzeczy są takie banalnie proste, że potem jak ci ktoś to pokaże, to sobie myślisz, ja pierniczę, ja tego nie wiedziałem. Także do tych nowych kierowców, co ewentualnie oglądają moje vlogi, nie przejmujcie się, słuchajcie, jeśli was ktoś pospiesza, albo to jest wasza pierwsza praca, albo jesteście czegoś niepewni, zapytajcie się po 10, 15, nawet 20 razy. Po prostu wyrzucą was jednymi drzwiami, wchodźcie drugimi. To będzie wciąż lepsze niż wyjechać i się stresować całą drogę, że ty czegoś nie zabezpieczyłeś, albo zastanawiać się, czy ci się coś nie wywróci, albo ogólnie źle coś zrobić, gdzieś tam kontrola, ty masz niezapięte palety i mandaty i tak dalej. Wtedy bierze się największy stres. Jak wyjedziesz i po prostu nie do końca coś tam zrobiłeś dobrze, albo nie jesteś czegoś pewny, bo jedziesz wtedy jak na szpilkach, nie masz pojęcia, czy to się na pierwszym zakręcie nie wypierniczy wszystko. Nie daj się wpakować w taką sytuację, po prostu nie wyjeżdżaj z jardu, zapytaj się osoby kompetentnej, niech ci to sprawdzi, nawet jak nie umiesz, a powinieneś wiedzieć, nie przejmuj się, na pewno zawsze się znajdzie osoba, która ci pomoże i wtedy jak już wyjedziesz, to jedyne, czym się będziesz przejmował, to tachografem i tym, żeby bezpiecznie dojechać do celu. A tymczasem nie zanudzam, jak widzicie, koreczek, także przestoimy go troszkę, pewnie był jakiś wypadek, bo tutaj rzadko, no chociaż nie, 11 minut powinno być dobrze, ale gdzieś tam się po drodze odezwę. Do celu godzina 46, lecimy sobie na farmę, prawdopodobnie autostradą, potem gdzieś jakąś boczną drogą, ale będziemy to ogarniać w międzyczasie. Oj, oj, oj. M53, słuchajcie, same koreczki, ale taka pora, 8.25, tak to już jest, życie na autostradzie, to już nie jest to, że tylko walia, tylko ciasno i wiecie, kombinowanie z czasem jazdy i tu właśnie też często ludzie mi mówią, po cholerę jedziesz na styk, po cholerę jedziesz na styk.
Słuchajcie, no na autostradzie nie ma takiej potrzeby, serwisy są wszędzie, zawsze się można wypauzować, ale zrozumcie mnie też, że na wiejskich, walijskich uliczkach nie zawsze jest lejba i czasem przejedziesz i musisz dojechać gdzieś tam na zadupie stanąć. Nie zawsze jest gdzie stanąć, a tutaj luzik, no bo słuchajcie, no co, pół godziny do końca jazdy i ja mogę sobie zjechać na serwis byle gdzie i się wypauzować, nie? Także no, to jest inny tryb pracy. Tutaj to jest bez stresu tak naprawdę. Poza tym korek. No i co, że korek? Teraz to ja mam na godzinę płacone, a niech sobie ten korek jest. Nigdzie się człowiek nie musi spieszyć, przynajmniej póki co. Pomalutku dojeżdżam na farmę, zaraz wszystko się okaże. Tymczasem, co mi się podoba w rozładunkach na farmie, jest to, że można otworzyć czasami tylko jeden bok, bo używają często wózków teleskopowych z tym ramieniem, które mogą wydłużać i dzięki temu mogą po prostu rozładowywać dwa rządy palet i ja niekoniecznie będę musiał otwierać drugą stronę kurtyn. Oczywiście pod warunkiem, że będzie to z lewej strony, dlatego że musiałem użyć trzy te takie zwykłe strapsy, gdzie zaciski mam po lewej stronie, więc to jest ten jeden mankament, że będę próbował się ustawić tak, żeby on mnie rozładowywał z lewej strony i tym samym oszczędzę sobie po prostu otwierania drugiego boku i tak dalej, co oczywiście potem i tak będę musiał zrobić, bo jak będzie następny jakiś tam załadunek i będą ładować mnie z dwóch stron, no to znowu i tak będę musiał otworzyć drugą stronę, żeby tamte strapsy odpiąć, ale przynajmniej na tą chwilę będę mógł sobie to w miarę ułatwić, nie? Także zaraz to wszystko wyjdzie w praniu, to jest już praktycznie ostatni zakręt, zaczyna się teraz trochę ciasnota i teraz ta farma jest tutaj niby, ma być po lewej stronie z tego co tak popatrzyłem, ale druga jest zaraz po prawej stronie, więc no kurczę, zaraz będziemy patrzeć, to będzie tutaj, chyba ta po prawej, więc no wygląda ok, no tylko tyle muszę pokonać, ten podjazd, nie? No tak mi się wydaje, chociaż nie, to jest ta po lewej, o której mówiłem, o ta, ale chyba nie na nią jedziemy, my chyba jedziemy prosto i w prawo. Ale to jest właśnie ten moment, kiedy człowiek nie jest pewny, bo być może oni chcą tutaj, nie? Te palety, ale tam gdzie? Gdzie on mnie tam rozładuje? No niby mógłby mnie tam rozładować. Ale tam jest druga farma, nie? No to co? Na którą jedziemy? Na którą? Sprawdźmy papiery. Nord, nie Mos. Czyli prosto. No, okej, zobaczmy. Tak, tu jest, okej, świetnie. Popatrzcie jak łatwo, czasem i łatwa farma się trafi, znaczy łatwa. Zobaczymy jak wjedziemy już do środka, ale na razie wszystko wygląda pięknie, ładnie. Tu chyba w prawo, no i już, nie? Jest też wózek teleskopowy. I teraz, wiecie, no są różne opcje, może tam, a może tam. Tutaj już sobie zadzwonię i się zapytam, żeby nie dać wtopy. Znaczy tu by się i tak podcofało, ale wiecie jak jest. Czasem wjedziesz i nie do końca gościowi się to spodoba, więc dzwonimy. Okej, i widzicie, tak to jest. Zadzwoniłem do farmera i dobrze, że zadzwoniłem, bo ja miałem skręcać tam w prawo, a tutaj trzeba wjechać, czyli troszeczkę utrudnienie z racji tego, że, no nie ukrywam, ciasno tutaj między tymi budynkami, z taką krową, z taką naczepą. Może mi się to tylko wydaje i wjedziemy, ale no popatrzcie sami, tutaj trzeba wykręcić. I czy ja tu wjadę tym? Nie wiem, czy on wie, że jadę dużym. Chyba tak, no przecież to nie pierwszy raz, nie? Albo może mi się wydaje i to wcale nie jest ciasno. Zaraz się dowiemy. Nie, no jest chyba git. Tak? Czy nie tak? Tutaj trzeba patrzeć tam, nie? Bo zachodzi strasznie ta naczepa i wiecie jak jest, żeby nie uderzyć, ale wjechałem, ok. Pięknie, ciasno bo ciasno, jak to zwykle, ale damy radę. I teraz, gdzie teraz? Prosto chyba, nie? W sumie nie pytałem się go, bo myślałem, że tu już będę wszystko wiedział. No on mówił, że tu gdzieś konkret. No to konkret, no to prosto przed siebie. No dobra, najwyżej będziemy cofać, no. Tutaj kurczę trochę mnie rzuca w lewo. Ale to musi być tu, no gdzie indziej mam jechać? Znaczy rzuca w lewo. To jest tylko takie wrażenie, wiecie, jedziesz i nagle
i czujesz tą całą wagę, nie? I teraz właśnie ten moment, nie zestrapujesz palet i wszystko leci, nie? Znaczy nie mówię, że w tym przypadku by poleciało, no nie jest aż tak źle, ale mogłoby tak być. Tutaj? Kurczę, tutaj, no gdzie indziej. Lecimy na żywioł, bo tam jeszcze można było jechać, no ale on mi mówił, concrete, top concrete track, no to jest top concrete track, to jest bottom i nie ma concrete. Prosta sprawa chyba, nie? Zobaczcie, przygody farmerskie. I teraz tak, często jest tak, że popada, wydaje ci się, że to tylko mała kałuża, a nieraz mi się już zdarzyło, że dziury są tak głębokie, że strach się bać w nie wjeżdżać, nie? Ale tu jest git. Okej, jest już gościu na wózku, także czekają. Wjeżdżamy, rozładowujemy. Okej, farmer się pyta, byłeś tu kiedyś? Ja mówię, no nie, no to musisz wyjechać za mną do góry i ja już cię poprowadzę. No to ciśniemy. Oś do góry, bo tu widzę, może być grubo. No, ciśnij. Kurde. Okej, damy radę. No, nie jest źle. I tutaj gdzieś będzie rozładowywał. Nieźle. Aha, czyli prosto i dobra. Jest gitara. No, nie ukrywam, że ciasno, ale to jest jedyne rozwiązanie. Wjechać tu w prawo, żeby potem sobie wycofać i wyjadę potem na lajcie. Bo jakbym wjechał przed siebie, no to mogłoby być kiepsko potem z wycofaniem, nie? Także elegancko. On teraz prawdopodobnie wjedzie sobie tam z lewej strony, ja podcofam i on będzie wyciągał to na tej zasadzie, nie? O, także taki jest plan. A jak to będzie? Zaraz zobaczymy. Okej, zmienia widły. Tutaj musiał, o, to przesunąć, nie? Bo nie mogłem skręcić w prawo. Ale tutaj wszystko wygląda na to, że będzie pięknie, ładnie. Nie wiem, co on tam robi. Często jest też tak, że my się źle zrozumiemy, że on ma na myśli coś innego, albo ja coś innego, ale teraz chyba nie będzie pytań. Papiery podpisane, gościu miły, zadowolony z życia, na szybko coś tam pożartowaliśmy, powiedział mi, co jest trąfem, jak się ustawić i tak dalej. Uwielbiam to, po prostu. Nie dość, że jesteś na wioskach, jeździsz na farmy, co akurat ja bardzo lubię, to jeszcze spotykasz bardzo miłych, uprzejmych ludzi, zadowolonych z życia i z tego, jaką wykonują pracę. No i taki dzień, jak się układa, jak się skompletuje w całość, to człowiek jest naprawdę zadowolony, prawda? Także ja sobie podjadę tutaj do tyłu, troszeczkę się mu wyprostuję i możemy otwierać. Zaczniemy od przodu i on sobie będzie działał. Okej, tutaj chyba styknie. Will you be able to take it all from one side or do you want me to open both? Oh, that's cool. Saves me a lot of, you know, strapping and, you know, all the... I'm always glad, you know, when I go to the farm and I know that somebody have a telescopic truck because all the straps are from the other side too, you know? I've got a nice day. You enjoying it today? Lovely day. It's cold, really. Yeah, and foggy. Really cold, yeah. But it's foggy, yeah. Getting there. It's nice. Yeah, nice day. Good year, really. We've had a nice year. Yeah? That's good to hear, because sometimes when it's raining a lot all the time, like, you know. I mean, we've been lucky here, because it just kept raining, the grass has grown all summer long. Yeah. Manchester South, just dry. Yeah, yeah. For grass for feeding the cows, just burnt off, nothing. Yeah, see, that's the thing, the weather's everything with this, you know. Couple more straps and we're good to go. When this is coming, I think, oh, nice easy job today.
Yeah. And halfway through, you think, God damn, I'm fed up now. Yeah, I know, I know what you feel, yeah. Because you can't go fast, you just have to go Yeah, because you know what it is? It's I've like noticed walking. That people get into this routine, they do it slow, and then right from the middle, they start going a bit faster, and because it's wobbling, yeah. if it drops, that's it. Yeah. Then it's when the work starts, yeah? Jestem z powrotem. Trochę się obiła kamera, kurde, ale działa. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Można to rozładowywać z jednej strony, wyciągając właśnie ramię wózka. Jest pięknie, nie muszę otwierać drugiej strony i nie muszę odhaczać tych wszystkich strapów, tych właśnie czarnych, które tutaj widzicie, które nie ukrywam. Wkurzają mnie trochę, bo strasznie ciężko to chodzi, żeby to potem poluzować i wymierzyć, to jeszcze nie mój czas. Muszę do tego się przyzwyczaić. A że będą się zdarzać takie dostawy na paletach, no to za kilka dni będę się czuł jak w domu. A póki co, no cóż, przyznaję się, nie jest to mój kawałek chleba. Krówki jak zwykle płochliwe, ale przyzwyczajone do ludzi. Widać, że dobrze traktowane. Jak krowy bardzo uciekają, to zawsze się zastanawiam, czy je dobrze traktują. A te widzę, że są zaprzyjaźnione z ludźmi. Tam je nawet bliżej. A tobie jak się masaż podoba? Fajnie masuje? Fajnie, co? Smakuje ci żółty kolor? Co? Lubisz żółte? Troszeczkę do przodu mu się przesunę, bo już tam końcówka. Wiem, że jest taki gadżet do zawijania tych strapsów. Może zainwestować i taki sobie kupić. I zostało jeszcze 5 palet. Trzeba wykręcić 45. Może mi pozwoli tutaj na farmie. I lecimy dalej. Yeah. I ostatnia paletka poszła. Cyk. I tak to, moi drodzy, teraz u mnie wygląda. Teraz zrobię sobie 45 minut przerwy, żeby co prawda nie wyzerować czasu jazdy, ale czas pracy, bo zacząłem o 6 rano, a skoro zerować czas pracy, to czemu nie zrobić sobie dodatkowych 15 minut, żeby wyzerować od razu jazdę. Zaraz jak stąd tylko wyjadę, pędzę na yard z powrotem. Prawdopodobnie będę musiał jeszcze przeładować naczepę gotową na jutro albo coś w tym stylu. Być może umyć ciężarówkę, bo tu kupa błota, wiecie jak jest, na farmach zbyt czysto nie jest, ta ciężarówka jest nowa, więc z racji tego, że będę stosunkowo wcześnie na yardzie, to czemu nie, wezmę i ją ogarnę. A tymczasem zeruję tą pauzę i jeszcze trzeba stąd wyjechać. Zobaczymy, jak pójdzie w drugą stronę. Przerwa, przerwa i po przerwie. Jak widać na nawigacji, godzina 47 z powrotem, ale najpierw trzeba sobie podcofać i stąd wyjechać. No, dobrze zrobiłem, że skręciłem sobie tutaj. On łatwo mógł wyładować, a ja, jakbym tam wjechał, to widzicie, dach jest bardzo blisko i ciężko byłoby mi się tam potem złożyć, nie? A tak, proszę bardzo. Jaki łatwy wyjazd. Zawsze dobrze przed wjazdem jest przyjąć odpowiednią strategię, bo się można naprawdę wkopać.
Zwłaszcza na takich farmach, gdzie czasami masz jedną szansę tak naprawdę. Potem, jak sobie źle wjedziesz, to kombinujesz. Nieraz się można zakopać. Często jest tak, że no nie ma takiej drogi jak tutaj, że są jakieś kamyczki wysypane, tylko no po błocie się jedzie. Ta farma akurat należy do tych spoko farm. Naprawdę nie miałem tutaj najmniejszego problemu. No ale jakbym nie zadzwonił do farmera i pojechał sobie tutaj w prawo, no to tam już bym się mógł zakopać, także no trzeba obadać sprawę i w razie jakichkolwiek niepewności zadzwonić, nie? Bo potem nie dość, że źle wjedziesz i ty będziesz w dupie, to jeszcze farmer będzie zły, bo jak mu coś tam poniszczysz albo coś, no to wiadomo, nie? Też powie ci później, chłopie, czemu nie dzwoniłeś, albo to. Zwłaszcza, że powiem szczerze, przyznam się, że jak popatrzyłem sobie na papiery, jak już tutaj dojechałem, co akurat jest moją winą, no ale trudno, często mi się to zdarza, bo a wiecie, jak się to codziennie robi, to często farmerów też tam nie chcę im dupy zawracać, to po pierwsze, a po drugie też często nie odbierają, bo zawsze mają dużo pracy. O, zobaczcie, jakie małe krówki. No, i nie dzwonię po prostu do nich, tak? Natomiast miałem w papierach zaznaczone, że jak będę dojeżdżał, to żeby się z farmerem skontaktować. I podejrzewam, jest to dlatego, że niektórzy kierowcy wjeżdżali na tą farmę drugą, nie? Tak jak ja się tam zatrzymałem wcześniej i myślałem, czy ta, czy tamta. A prawda jest taka, że jak dobrze spojrzysz w papiery, to nie dość, że masz poprawną nazwę farmy, to jeszcze tak naprawdę masz współrzędne jakieś tam dodatkowe informacje często, nie? Po prostu ja nieraz sobie tego nie sprawdzę i potem, wiecie, potem już jest za późno, nie? Trzeba się wykręcać. No i tyle. Tak naprawdę to jest... Aha, jedzie farmer. Miniemy się? Chyba damy radę. Może on mi wjedzie w lewo albo w prawo. No i tak naprawdę to jest tylko tutaj ten mały kawałeczek taki... Nawet nie nazwałbym go ciasnym, nie? Tylko taki dojazd na farmę w miarę szybko. Dzięki wielkie. Kurczę, farmer się nie pierniczy. Po trawie, po dziurach, co mi tam ogień? Moje to mogę se zniszczyć, tak? Nie no, nic tam nie zniszczył, tylko pocisnął. W tańcu się nie rozdrabniał. No, także to jest jedyny taki kawałeczek i już tutaj wyjeżdżamy w lewo na główną drogę, także spoko. Bardzo przyjemny dzień. No i co? Tutaj będę, kochani, kończył ten odcinek, dlatego że pozostało mi już tylko wrócić na bazę. Teraz na pusto, także nalajcie, że tak powiem. I około godziny 14:45 ja już będę, słuchajcie, po pracy. Czy to nie jest wspaniałe? Ja już będę po pracy. W domu będę na wpół do czwartej. Także no to jest właśnie praca na dniówki. No jedyny minus takiej pracy, jaką wykonuję ja, no to wiadomo, ilość godzin, prawda? Jeżeli pracujesz mało godzin, to automatycznie zarabiasz adekwatnie do tego, ile tych godzin zrobiłeś. No taki jest zazwyczaj transport. Jeżeli pracujesz sobie tak jak ja, czyli nazwałbym to wręcz part-time, czyli na pół etatu, bo ja robię raptem 40 godzin w tygodniu teraz tak naprawdę, nawet zdarza mi się, że i tyle nie zrobię, no to automatycznie wypłata jest adekwatna, tak? Wcześniej jak się robiło od godzin, to i wypłata była większa, nie? No to, że tam gdzieś więcej na godzinę weźmiesz, to i tak nie ma co porównywać z takim trampingiem, gdzie dostajesz za nockę i tak dalej, i tak dalej. To są naprawdę duże różnice. No ale teraz... Po prostu tak mi pasuje, tak chcę pracować i jestem zadowolony. Natomiast jakbyś mnie zapytał, czy warto i czy fajnie by było przyjść do roboty takiej i tak dalej, no to moja odpowiedź byłaby jedna. Wszystko w zależności od twojej sytuacji. Jeżeli możesz sobie pozwolić na mniej godzin, to tak naprawdę możesz iść byle gdzie i robić po prostu mniej godzin i na jedno wyjdzie, nie? Także tak to u mnie wygląda i tym właśnie akcentem będę się z wami żegnał. Na razie, trzymajcie się.